Udajemy się dzisiaj w piękną scenerię okolic Cezarei Filipowej. Chcemy tam podążać za Jezusem. Jezus odwiedza okoliczne wioski. To właśnie tam przebywa ze swoimi uczniami, nauczając ich i nauczając tłumy, które się wokół Niego gromadzą. Jezus w tej przepięknej scenerii Cezarei Filipowej pyta swoich uczniów będących z Nim w drodze o to, za kogo mnie uważają ludzie. I pada oczywiście kilka odpowiedzi. Za Jana Chrzciciela, inny jeszcze odpowiada, że jest Eliaszem, a jeszcze inny, że jest którymś z proroków. I ta Boża pedagogia, następne pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? Już teraz nie ludzie, wy za kogo mnie uważacie? I odpowiada pierwszy spośród apostołów, Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjaszem. Wyznaje w ten sposób wiarę. Oczywiście Jezus wie, kim jest, wie, że jest Mesjaszem i stąd zabrania surowo swoim uczniom i apostołom, żeby o tym mówili. I dalej, kiedy Jezus jest z nimi, zaczyna ich przygotowywać po tym wyznaniu wiary, że On jest Mesjaszem, że ten Mesjasz, którego przed chwilą wyznali wiarę w Niego, będzie cierpiał. I prawdopodobnie dla apostołów było to nie do przyjęcia. Mieli inną wizję Mesjasza niż sam Jezus. Nie mieściło im się to, że ich Mesjasz może nie być uznany przez arcykapłanów, że będzie wydany na wyszydzenie, że będzie cierpiał i że będzie musiał umrzeć na krzyżu. To nie ich wizja. Jezus szybko musi ich nawrócić. Jezus musi im powiedzieć, że to nie ta droga, to nie ten Mesjasz. I kiedy Szymon Piotr bierze go na stronę i mówi: Panie, nigdy na Ciebie to nie przyjdzie, Jezus zaraz również gromi go mocno w takich bardzo trudnych słowach. Zejdź mi z oczu, szatanie. Trudne są te słowa, może dzisiaj trudno je zrozumieć, ale w tych słowach Jezus pokazał, że Szymon Piotr nie ma być na pierwszym miejscu, ale ma stanąć za Jezusem i tak jak Jezus pełnić wolę Bożą, bo do tego Jezus jako Mesjasz został posłany na świat. Pełnić wolę Ojca, głosić Słowo Boże, uzdrawiać chorych i wskrzeszać umarłych oraz głosić Królestwo Boże.